Jesteśmy we Włocławku, mieście kojarzonym z fajansem, stopniem wodnym na Wiśle i majestatyczną katedrą. Skojarzenia z Kopernikiem są tutaj nieco mniej żywe, ale przynajmniej po części uzasadnione. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam na spacer po stolicy Kujaw Wschodnich. Powszechnie wiadomo, że Kopernik kształcił się na uniwersytetach w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze, ale co do jego wykształcenia podstawowego i średniego pojawia się już więcej znaków zapytania. Tu może uwaga natury ogólniejszej. Życiorys Kopernika jest zagadnieniem badawczym jak każde inne, stąd też kopernikolodzy co róż podważają ustalenia poprzedników, poszerzając i zmieniając obowiązujący stan wiedzy na temat astronoma. Jednym z ważniejszych badaczy postaci i dorobku Kopernika był zmarły w roku 1929 Ludwik Antoni Birkenmeier. Birkenmeier utrzymywał, że Kopernik nie pobierał nauk w rodzinnym Toruniu, ponieważ tamtejsza, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, placówka oświatowa była raczej szkółką na nędznym poziomie. Właśnie dlatego przyszły astronom miał wybrać się do Włocławka, by w tamtejszej szkole katedralnej pod okiem największych autorytetów zgłębiać wiedzę. Między innymi słynnego Mikołaja Wodki z Kwidzyna, o którym jeszcze dzisiaj opowiem. Okazuje się jednak, że staromiejska szkoła przy Świętych Janach w Toruniu wcale nie była taka kiepska, by nie powiedzieć, że była to placówka na zupełnie przyzwoitym poziomie. W latach 1419-1525 przeszło 280 absolwentów szkoły staromiejskiej udało się na wyższe studia, co zdaniem wielu badaczy może wskazywać na naprawdę wysoki poziom szkoły przy Świętych Janach. Wybitny biograf astronoma profesor Karol Górski utrzymywał nawet, że szkoła toruńska była tak dobra, że stała na równi poziomem ze szkołami katedralnymi. Możliwe więc, że Mikołaj trafił na uniwersytet zaraz po skończeniu nauki w rodzinnym mieście. Jest jeszcze jeden aspekt, na który w kontekście Kopernika szczególnie warto zwrócić uwagę. Krótko przed narodzeniem Mikołaja rektorem toruńskiej szkoły był Konrad Gezelen, człowiek o nadzwyczaj szerokich horyzontach. Gezelen interesował się również astronomią, czego dowodem są pozostawione po nim rękopisy. Może więc młody Mikołaj znalazł je podczas nauki, albo też trafił na kodeksy w bibliotece wuja, Tylmana von Allena, który odziedziczył je po swojej teściowej, a babce przyszłego astronoma. Bo tu słowo wyjaśnienia. Gezelen był też kapłanem i prywatnym spowiednikiem babci wielkiego nieboznawcy. Wracajmy jednak do Włocławka. Pogląd, jakoby Kopernik uczęszczał do tutejszej szkoły katedralnej, został wyparty przez przekonanie, że uczył się raczej w szkole braci wspólnego życia w Chełmnie. Ten pomysł ma kilka mocnych stron, ale też jedną, która zdecydowanie go osłabia. W Chełmnie nie uczono bowiem astronomii. Uczono jej natomiast we Włocławku, co wiąże się ze wspomnianą już postacią Mikołaja Wodki. Włocławski trop odżył kilkanaście lat temu dzięki niestrudzonemu badaczowi życiorysu Kopernika Jeremiemu Wasiutyńskiemu. Trzeba zresztą powiedzieć, że Wasiutyński opublikował kilkanaście znacznie bardziej sensacyjnych przypuszczeń niż tylko to, że Kopernik miał uczyć się na Kujawach. W kopernikańską aferę i włocławski trop po części zamieszany jest pochowany tu biskup kujawski Piotr Zbnina. Biskup Piotr blisko przyjaźnił się z czołowym polskim humanistą, jak często określa się Filipa Błona Corsiego, zwanego też Kalimachem. Kalimach znał się natomiast z toruńskimi elitami. Wasiutyński snuje przypuszczenia, że młodziutki, liczący sobie wówczas 12, może 13 lat Kopernik, został oddany pod opiekę i na służbę Kalimachowi. Poszlaką mają być listy Błona Corsiego, w których wspomina o chłopcu o imieniu Mikołaj. Tajemnicza postać utożsamiana z Kopernikiem występuje w korespondencji jako domownik, ale też Nicolo Mio, czyli mój Mikołaj. Puer Nicolaus, chłopiec Mikołaj, miał towarzyszyć Kalimachowi w podróży do Wenecji. W szerszym gronie został też wysłany do Florencji, gdzie Buona Corsi posłał delegację, która miała złożyć podarki jego włoskim przyjaciołom. A trzeba powiedzieć, że były to prezenty nie byle jakie, bo miecz z rękojeścią z jaspisu i scytyjski 12-letni niewolnik na małym koniu. Oprócz barwnych szczegółów, cała ta opowieść interesująca jest głównie dlatego, że wskazuje na to, iż Kopernik mógł gościć w Italii długo przed tym, zanim rozpoczął tam studia. Wasiutyński przypuszcza nawet, że jako chłopiec poznał tam zbliżonego wiekiem Urwisa, który wyrósł później na bardzo znanego malarza. Giorgione, bo o nim mowa, miał malować Kopernika, gdy ten już jako młodzieniec studiował w Padwie.
Ustalenia Wasiutyńskiego brzmią co najmniej sensacyjnie, z tego też względu mogą wzbudzać kontrowersje wśród innych badaczy. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Wasiutyński przeszedł do historii jako niestrudzony popularyzator postaci i dorobku Mikołaja Kopernika. Jego Twórca Nowego Nieba, książka napisana przeszło 80 lat temu, nadal czyta się doskonale, mimo znaczącego postępu badań nad astronomem i zmiany stanu wiedzy o Koperniku. Nawet jeżeli Kopernik nigdy nie zajrzał do Włocławka, warto przyjechać tu choćby po to, by rzucić okiem na tarczę pięknego zegara słonecznego.